Dziedzictwo. Pierwsza wspólna noc Zeyer i Yamana. Ten odcinek Emanet ogląda się z wypiekami na twarzy. Mamy zdjęcia. W drugim sezonie tureckiego serialu Emanet dojdzie do pierwszego intymnego zbliżenia Zeyer i Yamana. Małżonkowie wreszcie znajdą sposobność, by pobyć ze sobą sam na sam. Odcinek, gdy spędzą ze sobą pierwszą noc, ogląda się z wypiekami na twarzy. Zobacz na zdjęciach, jak scenarzyści pokazali te romantyczne chwile. Dziedzictwo. Pierwsza wspólna noc Zeyer i Yamana. Zdaniem wielu fanów, odcinek, w którym Zeyer i Yaman spędzą pierwszą wspólną noc, jest najpiękniejszym odcinkiem całego drugiego sezonu Emanet. Po wielu przykrych chwilach, dla małżeństwa Kirimi wreszcie wyjdzie słońce. Zeyer i Yaman będą za sobą coraz bliżej, a po pierwszym wspólnym pocałunku, dojdzie między nimi do czegoś więcej. Widzowie z zapartym tchem czekali na moment, gdy główni bohaterowie telenoweli Dziedzictwo spędzą ze sobą pierwszą wspólną noc. Zdjęcia z tych romantycznych chwil publikujemy w dalszej części artykułu. Jak dojdzie do intymnego zbliżenia Zeyer i Yamana? Małżonkowie wybiorą się w miejsce, gdzie w przyszłości będzie miał stanąć ich dom. Podczas wyjazdu auto Yamana ulegnie jednak awarii. Biznesmen nie będzie mógł zadzwonić i po pomoc i zaproponuje żonie, by zostali na noc. Nie boisz się, że tu utknęliśmy? Zapyta Yaman. Dlaczego? Nie boję się, gdy jesteś ze mną, usłyszy w odpowiedzi. Para rozbije namiot i rozpali ognisko. Nie zabraknie romantycznych rozmów i przytulania się do siebie. Zeyer i Yaman przeniosą się do namiotu, gdzie dojdzie między nimi do zbliżenia. Jak wiadomo, scenarzyści w Turcji nie pokazują intymnych scen, ale w Emanet te romantyczne chwile zostaną przedstawione w sposób, który rozbudzi wyobraźnię widzów. Ci zobaczą jedynie cienie Zeyer i Yamana w namiocie. Najbardziej romantyczna scena drugiego sezonu Emanet? Widzowie, którzy już obejrzeli ten odcinek, pokusili się o nazwanie go najbardziej romantycznym w całym drugim sezonie. Oto ich kilka komentarzy pod odcinkiem w serwisie YouTube. Samochód się zepsuł, telefon nie działa, jest noc, gwiazdy, chłodny wiatr, ogień i dwie płonące dusze czekające na pochłonięcie w tej magicznej chwili. Niezwykle piękne, nareszcie sami ze sobą i nikt im nie przeszkadza. Super odcinek. Brawo, coraz bardziej doceniam sceny miłosne, pozostawione wyobraźni, w tym serialu. Myślę, że są bardziej zmysłowe niż wystawianie tego wszystkiego na wierzch. Dziękuję także scenarzyście, reżyserowi, a zwłaszcza aktorom za ich doskonałą pracę. Brawo!